Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Miło mi Państwa jest zaprosić na program Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części ofiar katastrofy smoleńskiej. Szczęść Boże, Panie mecenasie, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jaka jest Pana ocena raportu z prac komisji, która badała przyczyny i okoliczności katastrofy smoleńskiej? Panie redaktorze, ta ocena jest mieszana. Z jednej strony trzeba, i to nie jest, trzeba oddać zadość komisji, w porównaniu oczywiście z tym, co miało miejsce w styczniu po raporcie MAG, że nie ma tam informacji sensacyjnych, informacji takich, które były w raporcie MAG-u dotyczących nacisków jakoby prezydenta i generała Błasika. Nie ma jakichś informacji o alkoholu we krwi członków załogi, czy też pana generała. Są też pokazane błędy rosyjskie. Niestety, w mojej ocenie, i to trzeba w pierwszej kolejności powiedzieć, wartość tego materiału, który został zgromadzony przez Polską Komisję, jest niewielka. I oczywiście ja tu nie mam zastrzeżeń, żalu do komisji, bo po prostu ona została włożona w ten, a nie inny rygor prawny, w te, a nie inne realia i tutaj członkowie komisji wiele nie mogli zrobić. Natomiast w mojej ocenie wartość tego raportu, ze względu na materiał dostępny komisji i umocowanie prawne komisji, jest, powiedziałbym, znikomy i z tego też wynika szereg różnych moich wątpliwości i ocen tego raportu, który sam w sobie w mojej ocenie jest nieco miałki. To jest taki raport, którym ta odpowiedzialność jest gdzieś rozmyta i de facto jedynym winnym, czy jedyną winną okolicznością to jest mityczne nieprzestrzeganie procedur, czy niewyszkolenie załogi. Tak gdzieś rozmycie tej odpowiedzialności, żeby to nie do końca Rosjanie byli winni, nie do końca żyjący politycy, czy też osoby funkcyjne, a gdzieś jakaś procedura, szkolenie, no znów zawiódł system i dlatego do tego doszło. No to jest troszeczkę tak, że w mojej ocenie to rozmywa odpowiedzialność i nie wskazuje tych osób, które są dziś, pełnią ważne funkcje w państwie, a które powinny ponieść odpowiedzialność za to, co się stało. Odpowiedzialność poniekąd poniósł minister obrony narodowej Bohdan Klich. Poddał się do dymisji i wczoraj dymisja została przez premiera przyjęta. No, o 15 miesięcy za późno. No, jeszcze raz powiem, komisja działa praktycznie na tych samych dokumentach co MAG, a nawet na mniejszej ilości dokumentów, więc wiedzę, którą posiadał pan minister Bohdan Klich, czy pan premier w dniu wczorajszym, czy miesiąc temu, tak naprawdę mieliśmy od stycznia, albo nawet przez 15 miesięcy, więc taka dymisja, jeżeli jest to dymisja honorowa, jak mówi pan Bohdan Klich, powinna mieć miejsce 11 kwietnia, bądź już 10 kwietnia, minister, a nie po 15 miesiącach. Z tej wczorajszej wypowiedzi wynikało, że no nie poczuwa się w ogóle do odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. I to ma zupełnie inny związek. To niestety, jeżeli ktoś zna fakty z urzędowania pana ministra od 2007 roku, to wie, że dużą część odpowiedzialności ponosi pan minister Bohdan Klich, przy czym no, nie można zapomnieć o tym, że to nie jest tylko jego odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność szeregu innych osób w tym rządzie, ale i w rządach poprzednich. Jaka jest odpowiedzialność ministra Klicha? No przecież trudno, żeby minister szkolił pilotów. Nie, prawda? To ja się zgadzam, natomiast tu można było cały program poświęcić odpowiedzialności pana ministra Klicha. Może wróćmy do sprawy kasy. Prawda? Po katastrofie kasy całą odpowiedzialność za tamto wydarzenie zrzucono na siły powietrzne. To skutkowało tym, że w samym 2008 roku z wojsk powietrznych odeszło bodajże 82 pilotów, plus dodając tych, którzy zginęli w katastrofie, to jest około 100 osób, co stanowi ponad 10% stanu osobowego pilotów sił powietrznych. No to jest niebywała strata, a te 82 osoby odeszły właśnie poprzez nagonkę, poprzez system panujący w wojsku, na który się nie godziły, poprzez to, że pan minister Bohdan Klich znalazł kozła ofiarnego i zamiast bronić sił powietrznych, czy jeżeli już uważa, że doszło tam do pewnych błędów, to pomóc w ich reformie, przeznaczając chociażby odpowiednie środki na to. Zamiast tego po prostu znaleziono kozła ofiarnego, na to ci piloci się nie chcieli godzić, odeszli. I to jest ogromna strata. No po katastrofie kasy, po 2008 roku, de facto w 36. specpułku nie było osób, które miały uprawnienia, bo chyba jedna osoba, która mogła szkolić pilotów.
No to jak można mówić o tym, że ten pułk mógł działać prawidłowo? Nie mógł działać prawidłowo i to nie była wina tylko i wyłącznie tych pilotów z 36. specpułku, czy dowódcy sił powietrznych, który wielokrotnie komunikował panu ministrowi, że są problemy w specpułku, tylko wina polityków. Ale wczoraj w tym też pana... pan minister powiedział, że on nie dostawał meldunków o jakości szkoleń pilotów. Dostawał szereg meldunków o problemach w 36. specpułku. Zresztą niektórych meldunków nie musiał dostać, bo o tym wiedział. Jeżeli w 2009 roku do dyspozycji specpułku był tylko jeden Tupolew, bo drugi był w trakcie remontu w Samarze. W meldunku taka wiedza... Tą wiedzę miał, a przecież ten Tupolew cały czas wykonywał ogromną ilość lotów z VIP-ami. Kiedy piloci mieli się szkolić, jeżeli cały czas ten samolot był w użyciu? No i to jest kolejny problem. Powinna już w 2007, już wcześniej ta decyzja zostać podjęta o wymianie samolotu. Skoro w polskich liniach lotniczych Tupolewy od wielu lat nie latały, skoro te samoloty były wyłączane z użytku w wielu państwach, to także Polska nie powinna inwestować ogromnych sum w modernizację przestarzałego samolotu, tylko zakupić nowe samoloty. I tą decyzję powinien pan minister już podjęta decyzja o rozpoczęciu Dokładnie. Procedur przetargowych przez poprzedniego ministra. To została unieważniona przez pana Bogdana Klicha. No a powiedzmy sobie już tak wprost, gdyby to był inny samolot, przyjmując tą wersję z raportu Komisji Millera, gdyby był to inny samolot, gdyby te silniki działały na innych zasadach, szybciej by podnosiły samolot, to do tej katastrofy mogłoby nie dojść. Gdybyśmy mieli po prostu nowocześniejsze samoloty. Ale jest, panie mecenasie, pewien problem w specpułku, bo na stronach specpułku internetowych jest ogłoszony przetarg na usługę taką, mianowicie tłumaczenie dokumentacji technicznej z języka rosyjskiego na język polski dotyczący eksploatacji Tu-154. Zgoda, to nie chodzi o to, żebym ja bronił 36. specpułk, tak. Bo nie do tego ale to, ale to w tej chwili jest. To pokazuje, jak funkcjonuje półtora roku po katastrofie, tak. Jak nadal ten 36. specpułk funkcjonuje. Zresztą donosił nasz dziennik kilka dni temu, że szefem specpułku jest pan pułkownik Jemielniak, który był wskazany jako jeden z winnych osób, która się przyczyniła do katastrofy kasy. No to pokazuje, jak ten 36. specpułk funkcjonuje, jakie wnioski wyciągnięto po katastrofie. Co więcej, wczoraj, jeżeli już mówimy o takich technicznych rzeczach, wczoraj pan minister Miller wielokrotnie powtarzał, że jednym z błędów, które przyczyniły się do katastrofy, były błędy właśnie w szkoleniu i niestosowanie symulatorów, czyli nieszkolenie pilotów na symulatorach. No, ja śmiem się nie zgodzić z panem ministrem. Teraz teoretycznie ta ekipa wyciągnęła wnioski, wysyła pilotów, czy ma zamiar wysyłać pilotów na szkolenia na lotnisko w Nukowo, gdzie taki symulator jest, tylko problem w tym, że ten symulator całkowicie nie odpowiada realiom samolotu Tupolew, który jest w Polsce. Ten samolot Tupolew jest tutaj Polski jest naszpikowany elektroniką. Tamten, w cudzysłowie, symulator to jest de facto kabina samolotu Tupolew sprzed 20 lat, nie mająca szeregu urządzeń, które są w naszym Tu-102. W związku z tym piloci, którzy tam jeżdżą, mogą wyuczyć się takich czynności, które wręcz będą zagrażały bezpieczeństwo osób przełożonych na ten Tupolew. Bo mogą mieć złe nawyki. Dokładnie, wyuczyć się złych nawyków, złą sekwencję urządzeń włączać, bądź niektórych urządzeń tam po prostu nie ma. No jeżeli takie wnioski wyciąga się po tym, co się stało 10 kwietnia, to moim zdaniem cała ta ekipa, łącznie z panem premierem, no nie nadaje się do tego, żeby... A pani mecenasie, wczoraj przedstawiono nam taką tezę, że no, piloci byli źle wyszkoleni, mieli braki w wyszkoleniu, zwłaszcza w warunkach trudnych, jeśli chodzi na przykład o warunki atmosferyczne. Między innymi takim przykładem tych braków w wyszkoleniu podano, że piloci próbowali odejść, uruchomić automatyczne odejście na lotnisku, na którym nie było ILS-u. Tymczasem w tymże raporcie, którym ta komisja przygotowała, na stronie 22 jest informacja, że jest dopuszczalne. Dokładnie, że można odejść. Co więcej, z takich informacji, które ja posiadam, wiem, że pilotów wcześniej szkolono, informując o tym, że właśnie można odejść na takim lotnisku. Czyli oni byli zupełnie do czego innego przygotowani. Mogli przewidywać, że inna sytuacja będzie miała miejsce. To jest ta jedna z nieścisłości w raporcie Komisji Millera, która powoduje, że on jest takim dokumentem nie do końca wiarygodnym.
Panie mecenasie, no właśnie, z wiarygodnością tego dokumentu jest pewien problem. Pan wspomniał, że nie ma, ta baza dowodowa jest dość uboga i ciągle, bardzo nie, mamy, skromna. Ciągle nie mamy wraku, ciągle nie mamy czarnych skrzynek oryginalnych. Tak? Ja może powiem tak, to są szereg uwag co do prac komisji w tym zakresie. Czy uwag co do prac to zbyt dużo powiedziane. Komisja została włożona w pewien błędny reżim prawny i po prostu na takim materiale mogła działać. No a mianowicie, ja na moje pytanie, z ilu dokumentów, o których wiemy, że strona Polska nie dostała do stycznia 2011 roku, czyli do momentu zgłaszania uwag do raportu MAK, z ilu dokumentów, tych kilkudziesięciu brakujących dokumentów komisja mogła skorzystać po styczniu 2011 roku. Okazało się, że żadnego dokumentu po styczniu 2011 komisja nie otrzymała. To są chociażby takie dokumenty jak instrukcja lotniska, o tym jak się zachowywać na tym lotnisku, jak ono powinno funkcjonować. Skoro tych dokumentów nie ma, to jak ten raport może być wiarygodny? Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że to Rosjanie mieli szerszy pakiet dokumentów, aniżeli polska komisja. Drugi problem, który pojawił się w trakcie wyjaśnień komisji Millera, który wszyscy zwrócili uwagę, to jest okoliczność badania wraku. Okazało się, że wrak był badany przez 10 dni, od 10 do 21 kwietnia. I komisja uznała, że w zasadzie to jej wystarczyło. No otóż w zasadzie to jej wystarczyło, gdyż były zapisy czarnych skrzynek i oni wiedzą, co się stało. No też proszę to zestawić z okolicznościami lądowania samolotu na rzece Hudson, gdzie wszyscy wiedzieli, co się stało, to znaczy, że do samolotu, do silnika wpadł ptak, który uszkodził silniki, samolot musiał awaryjnie lądować, nikt nie zginął. Otóż ten samolot wyciągnięto z rzeki, dokonano jego rekonstrukcji i pracy komisji na wraku, na samym wraku odbywały się nie przez 10 dni, a przez kilka czy kilkanaście miesięcy. No to jest taka ogromna nonszalancja tej komisji, która zupełnie nie przywiązuje wagi do dokumentu, namacalnego dowodu, jakim jest wrak, a zajmuje się jedynie czarnymi skrzynkami. Tym bardziej, że jeszcze w trakcie prac tych komisji, ja nie wiem, jaki to mogło mieć wpływ, ale był taki fakt, że w pewnym momencie zmieniono ekipę ekspertów. Po 3-4 dniach z ekipy cywilnej zmieniono na ekipę wojskową. Z tego, co ja się wiem, tak? Dołączono kolejne osoby, pewne osoby zostały cofnięte. Na ile ta wiedza została później jakoś zgromadzona w jedno miejsce? Tak, trzeba przez 10 dni niewiele można było zrobić. Co więcej, jak przyznała komisja, Rosjanie praktycznie po tych 10 dniach już nie chcieli strony polskiej dopuścić do wraku, nie chcieli zgodzić się na jego badanie przez stronę polską, a nawet w tym pierwszym okresie były duże trudności, cały czas uczestniczyli w badaniach polskiej komisji przedstawiciele chociażby MAK-u i w sytuacjach, które były bardziej trudne pytania, czy też chęć dotarcia do pewnych szczegółów, to oni utrudniali tą pracę. Więc no tak, można... Na przykład to, co mówił Edmund Klich na jednym z posiedzeń komisji Obrony Narodowej w Sejmie, gdzie polscy eksperci byli niedopuszczeni do tego, aby móc już nie dość, że być uczestniczyć w przelocie, w próbie symulacji lądowania, tak? W próbie lądowania samolotu, to nie mogli też uczestniczyć, nie mogli być obecni w wieży lotów, obserwować pracę kontrolerów i przyrządów. Byli na zewnątrz. A równocześnie komisja, wydając swój raport, opierała się na tym dokumencie sporządzonym przez Rosjan, więc no ja się pytam, jaka jest wiarygodność takiego dokumentu, skoro jedyną podstawą jego weryfikacji jest ta dokumentacja sporządzona przez Rosjan. Również opinie dotyczące urządzeń, które były w samolocie, które rzekomo zostały zbadane, to są opinie de facto rosyjskie. No więc my de facto, znaczy nie my, komisja bazowała na materiale przekazanym przez Rosjan, ewentualnie przez polską prokuraturę. No i w związku z tym wiarygodność tego raportu w tym zakresie no jest niepełna, bym powiedział nawet bardzo skromna. Panie mecenasie, pan jest pełnomocnikiem między innymi pani Ewy Błasik, wdowy po generale Andrzeju Błasiku, dowódcy Sił Powietrznych. Wczoraj usłyszeliśmy na prezentacji raportu, że generał był obecny w kokpicie podczas lądowania. Panie mecenasie, jakie są na to dowody? Bardzo, ja bym chciał z oceną tej sytuacji, po pierwsze wstrzymać się do uzyskania ekspertyzy fonoskopijnej z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa. No, mam nadzieję, że ten dokument jednoznacznie wyjaśni, czy pan generał do końca był w kokpicie, czy w ogóle w nim był i czy wypowiadał jakieś słowa. Na dziś dzień mamy informację, że był w kokpicie i wypowiadał określone zdania. Po pierwsze mówił o tym, że nic nie widać, czyli chronił niejako pilotów, wskazywał im, że ta pogoda jest słaba, czyli nie jest tak, jak mówił MAK, że pan generał wywierał jakąś presję, rządził się w tym kokpicie, zmuszał ich do lądowania, a jeżeli już, to ich usprawiedliwiał, czy wskazywał, że
jeżeli podejmą decyzję o tym, żeby nie lądować, jak zgadzam się, że nie podjęli takiej decyzji nigdy, to po wylądowaniu na innym lotnisku on zaświadczy o tym, że pogoda nie pozwalała na lądowanie. Druga rzecz, i to jest rzecz, powiedziałbym, w pewnym sensie wzruszająca nawet. Pan generał był ostatnią osobą, która ostrzegała pilotów, przyjmując tą wersję z raportu, iż zbliżają się niebezpiecznie do ziemi, to znaczy czytała prawidłowy wysokościomierz. Jeżeli tak było, to było to ostatnie ostrzeżenie dla pilotów ze względu na to, że kontrolerzy ze Smoleńska wprowadzali ich błąd, które mogło ich obudzić i które mogło podjąć, doprowadzić do innych decyzji. I proszę zobaczyć, jak to jest różne zachowanie pana generała od tego, które prezentowała strona rosyjska, jakby pijany generał z pijanym prezydentem zmuszał pilotów do lądowania. Otóż okazało się zupełnie inaczej. Prezydent nie naciskał, generał nie naciskał. Generał co najwyżej wspierał tą załogę. Chciał pokazać, że jest z nimi i że mogą podjąć w pełni suwerenną decyzję. To jest zupełnie inna postawa niż ta, którą prezentowali Rosjanie, co pokazuje, iż Rosjanie de facto chcieli obrazić Polskę, szukali sensacji, a nie zamierzali wyjaśnić przyczyny katastrofy. W związku z tym opieranie polskiego raportu na tej niewiarygodnej dokumentacji rosyjskiej budzi poważne wątpliwości. Bo też cały czas to informacja o obecności generała oparta jest na odczycie czarnych zapisu dokładnie głosowego tak, z kokpitu. Jeżeli jest tak, jakby twierdziła komisja, to pan generał nie był zapięty pasami, być może stał w kokpicie. W momencie takiej katastrofy to obrażenia ciała pana generała byłyby ogromne. Z opinii, która była dostępna na stronach MAK-u i którą ja miałem możliwość zapoznać się, nie wynika, ażeby te obrażenia były aż tak ogromne. No, proszę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład stoi w samochodzie, który z prędkością... Bez pasów, z prędkością 280 km na godzinę uderza w przeszkody. No, to były ogromne obrażenia, niewyobrażalne wręcz. No. Ale państwo twierdzi, że szereg innych osób znajdujących się w samolocie miało dużo poważniejsze obrażenia. Państwo, pan jako pełnomocnik rodziny i w ogóle rodzina, a także prokuratura, nie dysponujecie, rozumiem, ekspertyzą trasologiczną, taką, która pokazuje na podstawie obrażeń ciała, jest w stanie określić, w którym miejscu w czasie wypadku znajdowała się dana osoba. Niestety taką opinią nie dysponujemy. Co więcej, nie dysponujemy pełną dokumentacją medyczną dotyczącą pana generała Błaśnika, chociażby dokumentacją fotograficzną, która by wiele rzeczy wyjaśniła. Nie dysponujemy także pełnymi protokołami z godzin miejsca zdarzenia, co powoduje, że takiej ekspertyzy na ten moment nawet nie można sporządzić po prostu. Panie mecenasie, wczoraj także komisja spotkała się z członkami rodzin. Pan był na tym spotkaniu. Jakby pan krótko ocenił to spotkanie? Tak, byłem i muszę powiedzieć, że tu są dwa elementy. Po pierwsze, forma zaproszenia na to spotkanie, czas są niedopuszczalne. To nie może być tak, że zawiadamia się rodziny na 48 godzin przed tym spotkaniem w okresie wakacyjnym. Szereg z rodzin musiało wracać z wakacji tutaj do Warszawy, żeby móc uczestniczyć w tej konferencji. To jest rzecz niedopuszczalna. Uważam, to było skandaliczne potraktowanie rodzin. I na nasze pytanie do pana ministra, dlaczego tak późno w takiej formie zostaliśmy zaproszeni, powiedział, że tak tu się pracuje. To pokazuje, jak opłakany obraz jest tego rządu. Skoro raport, który trafił miesiąc temu, nikt nie był w stanie pomyśleć o tym, że trzeba wyznaczyć konkretny termin, trzeba wcześniej zaprosić osoby zainteresowane. Tylko gdzieś za 5.12, w ostatniej chwili zaprasza się te osoby i sam pan minister mówi, tak tu się pracuje. No ja jestem przerażony, jak w tak prostej sprawie rząd nie jest sobie w stanie poradzić, to co jest w sprawach o wiele bardziej poważnych. Natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg tego spotkania, to trzeba podziękować komisji, gdyż odpowiedzi były na tyle merytoryczne, na ile my mogliśmy, nie znając raportu, zadawać merytoryczne pytania. Nie było tak nieprzyjemnej atmosfery, jak chociażby w trakcie spotkania z panem premierem Tuskiem. Kiedy premier obraził panią Pan premier Kochanowską. Obrażał panią Kochanowską, próbował też mi pewne jakby zarzuty postawić, rozgrywał, można powiedzieć, to spotkanie. Tutaj spotkanie odbywało się z odpowiednim szacunkiem, zrozumieniem obydwu stron i w pełni merytorycznie i za to można podziękować komisji. Czy były jakieś informacje, które na przykład nie padły podczas prezentacji i podczas odpowiedzi na dziennikarskie pytania ze strony komisji? Panie redaktorze, były pewnie takie pytania, chociażby kwestia uszczegółowienia tego, ile czasu komisja zajmowała się wrakiem samolotu, z ilu dokumentów nie korzystała w trakcie swoich prac. Bardzo dociekliwe pytania dotyczące tego,
I to dotyczące tego, na jakich dokumentach komisja bazowała, te, które miała. No bo my wychodziliśmy z założenia, że komisja przeprowadzała własne badania. Okazało się, że nie i to właśnie po naszych dociekliwych pytaniach, które wykazały jakby niekompetencje w tym zakresie komisji. To był szereg pytań, natomiast zaznaczyliśmy również, że my chcemy się spotkać z komisją po przeczytaniu raportu, po zapoznaniu się z nim, dlatego że no, tak na szybko nie mieliśmy możliwości zweryfikowania pewnych tez stawianych w raporcie. Też może takie jeszcze jedna informacja, która warto wyjaśnić, która była bardzo istotna, a mianowicie tej rzekomej brzozy i drzew, które znajdowały się na lotnisku. To właśnie po rozmowie z komisją okazało się, że nie jest tak, jak twierdził MAK, że samolot był tak nisko, że w wyniku zderzenia z brzozą, nawet gdyby z tą brzozą się nie zderzył, to by przepadł, gdyż piloci zeszli za nisko. Otóż to prawda, że katastrofa była nieunikniona, ale nie dlatego, że samolot po zderzeniu z brzozą by przepadł, tylko dlatego, że drzewa, które znajdowały się za tą brzozą, już bliżej lotniska, były nieprzepisowej, nieregulaminowej wysokości, one były za wysokie. Tak więc nawet gdyby samolot, schodząc tak nisko, nie znalazł się w tym miejscu, czy nie uderzyłby w brzozę, znajdowałby się 6 metrów w prawo chociażby, to i tak doszłoby do katastrofy, dlatego że następne drzewa były już w pełni nieregulaminowe i to świadczy o tym, jak lotnisko wyglądało i te odpowiedzi na te pytania dostaliśmy właśnie w trakcie już spotkania z komisją. Panie mecenasie, na koniec jeszcze zapytam o taką rzecz, mianowicie przez cały ten czas od katastrofy smoleńskiej były problemy z ustaleniem, jaki ten lot, w którym ten tragiczny lot miał status. Wczoraj minister spraw wewnętrznych poinformował nas, że jest to status lotu wojskowego. Tymczasem jeszcze niedawno twierdził, że to był status lotu cywilny. Dokładnie i to pokazuje, że cała komisja działała nielegalnie, dlatego że kwestia statusu lotu decyduje o tym, jakie przepisy będą stosowane przy chociażby powoływaniu komisji, która powinna badać ten lot. Otóż wreszcie przyznano, co było dla nas oczywiste, że ten lot był lotem wojskowym, w związku z tym zastosowanie do tego lotu miała umowa polsko-rosyjska z 1993 roku i powinna zostać powołana wspólna komisja polsko-rosyjska do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. No wtedy możliwości polskich ekspertów byłyby daleko szersze i wtedy nie byłoby tych haniebnych ustaleń MAK-u. Niestety pan premier zgodził się na inne procedowanie, złamał obowiązujące przepisy i ja rozumiem stronę polską, która przez 15 miesięcy temu zaprzeczała, dlatego że to złamanie przepisów nie tylko skutkuje tym, że nie mogliśmy wyjaśnić katastrofy, ale także bezpośrednio dotyka pana premiera, bo on powinien ponieść odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za złamanie obowiązujących przepisów, w tym umów międzynarodowych. A czy poza premierem kto jeszcze powinien stanąć przed Trybunałem Stanu z obecnych ministrów? Panie redaktorze, to by należało ustalić, kto panu premierowi podpowiadał przyjęcie takiego rozwiązania. Kto zdecydował o tym, że my zgodziliśmy się na procedowanie według tych procedur rosyjskich, a nie zgodnie z obowiązującymi przepisami. No i to już wymagałoby dokładniejszego wyjaśnienia. Ja nie chcę oskarżać, czy to jest na przykład minister spraw zagranicznych, czy też nie, dlatego że no, bym przekroczył w tym momencie swoje uprawnienia. Nie wiemy, jak wyglądał proces decyzyjny w Radzie Ministrów w dniu 10 kwietnia. No to wymagałoby wyjaśnienia i przesłuchania tych osób. Czy to będzie wyjaśniała prokuratura? Boję się, że prokuratura tym wątkiem się nie zajmuje. To jest wątek ewidentnie chociażby na sejmową komisję śledczą, która właśnie powinna przesłuchać. Ale to jest niedopełnienie obowiązków. To jest niedopełnienie obowiązków, ale jak widać, czy prokuratura wojskowa w tym zakresie nie ma uprawnień. Boję się, że prokuratura cywilna nie odważy się podjąć takiego postępowania i właśnie po to są powołane sejmowe komisje śledcze. Powinny być, że w momencie, kiedy z różnych przyczyn aparat prokuratorski czy sądowy byłby niewydolny, to ta komisja ustala pewne okoliczności, po czym kieruje wnioski do prokuratury. Ale panie mecenasie, w tej chwili już jakby komisja rządowa zakończyła pracę. Komisja, która badała przyczyny i okoliczności. Więc czy jest taka możliwość prawna, aby w tej chwili między innymi rodziny mogły wystąpić do prokuratury o zbadanie legalności prac tej komisji? Oczywiście tak, można wystąpić do prokuratury. Można też postawić zarzut panu premierowi Tuskowi niedopełnienia obowiązków służbowych, czy też przekroczenia uprawnień w zależności od tego, jak będziemy interpretowali jego zachowanie i oczekiwać rozstrzygnięcia prokuratury. Natomiast, tak jak mówię, to będzie się wtedy działo w zależności
zaciszu biurek prokuratorskich, a nie publicznie, bo warto byłoby odtworzyć to, jak wyglądało posiedzenie rządu w dniu 10 kwietnia. Ale jedno drugiego nie wyklucza chyba, nie? Oczywiście, jedno drugiego nie wyklucza, ale warto, żeby opinia publiczna poznała, jak sprawnie, w cudzysłowie, działał aparat rządowy w dniu 10 kwietnia. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na Polski Punkt Widzenia już w poniedziałek. O 21.40 rozpoczynamy program. A teraz życzę Państwu dobrej nocy, a jutro dobrej, spokojnej niedzieli. Miejmy nadzieję, że pogodnej. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.